Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z XCOM 2 Long War 2. Kochani, musimy pobrać z niechronionego punktu dostępu archiwum danych. Tak jest. Działa mi konsola. Ogden City Spacja 0. Pyk. Trochę ciemniej, ale bardziej klarownie według mnie. Dobra, kochani, bardzo niski poziom trudności, 12 wrogów. Na misji mamy Konrada. Mamy zbieracza Juana Pablo Moralesa, na którego raport czekam. Natalia, Krzysztofa, dwóch Krzysztofów i Jaydena. Przepraszam. Leonarda. No dobra. W takim układzie. Myślałem, że tu się wskopniemy na to, a to nie. No dobra, nie, to nie. Krzysztof, czy ty? A właściwie kto tu, kurde? Może aż pójdzie. Mamy 8 tur, to będzie podobna misja jak wtedy. Może tu boczkiem. Tutaj się otworzy drzwi. Wyruszam. Wyruszaj. O ty! Noż! Skurwysyn. Co za masakra! Zabierzcie mnie stąd! Natychmiast! Musimy uciekać! Natychmiast rzucamy tam. Co za gnój! Pierdzielony! No dobra, to w takim układzie trzeba zrobić to mega ostrożnie. No, bardzo, bardzo ostrożnie to zrobimy. Wiemy, że tutaj chyba można w miarę podbiec. Juan Pablo. Także jak tutaj ktoś zginie, to podziękujcie Krzysztofowi, Koko. Szadek, wiesz co, może tam. Leonard, może tu? Przechodzę na pozycję. No i Natalia może tam. Natalia ma w ogóle 4T. Oho, i to był dobry pomysł. Zastrzelić. Nice. Zawsze to eliminuje. No jakieś overwatche czy coś, nie? Mają 1/3 szans, że coś się wydarzy. Fuck! Na każdego 1/3, nie? Dobra. Szadek, ty masz Lightning Reflexa. Skorzystamy z tej umiejętności. Właściwie to można by skorzystać nawet gdzieś. Można by skorzystać nawet tu i wtedy. Gdzie co? Zrobimy tak. I wtedy ogłuszyć wszystkich. Przyjąłem, ruszam. Nic nie jest. Minus 21%. Dzień dobry. Hahaha! Jak wam się to podoba, zasrańcy? Dobra. Krzysiu. Może. No tu się boję trochę. Podbiegnijmy tu. Znaczy z tamtej strony się boję. Elegancko. Dokładnie tak, elegancko. Mamy furię. Zwykłą. Tego komandosa tu. Zaraz zobaczymy. Zaraz się zastanowimy. Bo mamy 93 tutaj dziabnięcie. Pytanie, czy. Czy Dakar może podbiec? Zaraz będę na miejscu. I wtedy nie może strzelić. Dobra, ale to już wiemy, że nie może. Myślałem, że, że może, bo miał tę broń drugą. Mamy 17. Można by rozpierniczyć mu to. I chyba tak zrobimy i aż podbiegnie z tej strony drzewa i dziabnie. Dobra, Natalia. Podbiegniemy tędy. Nie wiem, czy kogoś nie odpaliliśmy. Przypadkiem nie. Tu się zastanowimy za moment. Tu wiemy, że atakujemy tego. Nice. Jayden. Też za daleko nie podbiegniesz, kurde. No trudno. Thank you.
rozerwany. Masz zawzię... Zabiłeś. Nice. Dobra. To do przodu. Natalia Overwatche. Leonard może na tyły. Uciekaj, ty zastrańcu. No i zbieracz. Może tu. No, musimy się dostać tam. Wydaje mi się, że pójdziemy tędy dookoła. Szadek. Może Szadek nie. Nie ma problemu. Oho. O! Tu byli! To można by rozwalić. Nie wiem, czy się schowa gościu za tym. Nie, nie schował się. Ciężki grenadier. On ma pełną osłonę za tym kamieniem. A ma, no. Bo tak jakoś patrzę, że coś niewesołego się tu dzieje. Czy mogę się... Tu. Już się za to biorę. Zaznaczymy jakiegoś typa, ale zaraz zobaczymy kogo. Kogo i dlaczego. Naprawdę nie widzisz stąd. No nie widzisz. Można by podbiec daleko i potem dostać od Natalii punkt dowodzenia i tak zrobimy. Mamy też Leonarda, który ma lancę dezintegracyjną. Oni się fajnie poustawiali. Właśnie nie wiem, kurde, ile punktów muszę dobiec. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 10 do przodu jest taka w ogóle możliwość. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chyba, żeby tu stanąć, na otwartym polu. No najwyżej podbiegniesz kawałek dalej, tyle. O właśnie, idealnie wymierzone. Mam nadzieję, że nikogo nie dziabniemy. Nice, tamten z tyłu nie żyje. No to jest dużo łatwiejsza misja. W każdym razie... łatwiejsza niż wcześniejsza. 23. Luneta i zaawansowana kondycja. Obiekt przechwycony. Dobra. Wiesz co? Możesz podbić nawet tu chyba. Tylko ktoś jest jeszcze... czujny. No, musimy ruszać, kurde, i to tak z kopyta. Bo nie mamy... No chyba, że tam ktoś był jeszcze, ale... ale nie wiem. Robi się. Może tu? Daję, broń pogotowi. No nie, nie było nikogo. Posiłki się zbliżają. My musimy się dostać tam. Jest 7 wrogów zabitych. Trzeba ewakuacji. Gdyby wpaść tu, to mamy takie pomniejsze osłony. Aż sobie całkiem nieźle radzi, powiem szczerze, jako nasz scout. Wiecie co? Schowamy się może jedną turę. Tu, żeby nas nikt nie widział. Można by wejść na górę, ale... ale to nam to da. Tu będziemy widoczni kawałek, chociaż... też może mieć to sens. Przede wszystkim dla Dakara ma to sens. Dobra. Reszta... na razie pojedyncze ruchy. Z tego względu, że jak kogoś uruchomimy, to będziemy mieć jeszcze jakąś szansę, nie? Na coś. No i Jaden. Jaden może tak naprawdę przebiec całą drogę. Bo i tak ma Overwatcha. Tylko tam wolałbym chyba się nie... moment, bo tu nie widzisz stąd, nie? Tu jest dziura. Nie ma dziury, więc chyba nie. Jaden, wiesz co? Może tu?
Prezydente i Leo został. Leo wydaje mi się, że też podbiegnie całą drogę. Chyba tu. No to biegniemy. Tu i tam. Dobra. Czyli wiemy, że tu jest w miarę bezpiecznie. Załatwione. To kawałeczek po prostu dobiegniemy. Chowamy się tu. Szadek. A w sumie możesz siedzieć tu, gdzie jesteś. Umacniam pozycję. Oni będą nas szukać, bo tutaj słyszeli strzały, także na pewno ktoś się pojawi. Niedługo. Dobra, to jest na tym poziomie, więc Natalia mogłaby wejść na daszek tutaj tak naprawdę. Co ja myślę o tym teraz. Więc za Natalią może ostatni ruch wykonamy, z tego względu, że... Nadal nikogo. Z tego względu... Jest tu kto w ogóle? Nie ma. O! No ale trzeba atakować, bo mało czasu mamy, a tutaj widzę, że są porozstawiani po małych grupkach. Dwóch, trzech, tam jest ktoś. Jeszcze widziałem cię. Dokładnie te dwa pola. Można by pierdyknąć kogoś tam, tak o. I tak zrobimy. Ho, nie wiem, kto tam był, ale nie wyszło to najgorzej. Zbieracz. Nie wiem, czy zbieracz nie dostanie jakieś, kurde, możliwości za moment rzucenia tam granatu i chyba tak zrobimy. Dobra. Prezydente. Prezydente, gdzie ty dobiegniesz, mój miły? Będziesz widział kogoś? Będziesz widział tamtego gościa. Tylko... Wiesz co, może ten gościu lepszy niż żaden. Mamy przygwożdżenie obszarowe, które tego typa nie złapie. Kto to w ogóle jest? Gwardzista. Można by przygwozić tego typa. Tu pierdyknąć granat. No a tamten ma miliard, kurde, życia, tak czy inaczej. Dobra, Natalia, w każdym razie. Ty. Widzisz zbieracza stąd, dobra. Leonard. Mamy anabiozę. Mamy szaleństwo. Nie wiem, czy nie zanabiozujemy. Chociaż bez sensu, anabioza. Tu mamy od 7 do 10, tylko tego albo tego. Jak tego przygwoździmy, tutaj może być problem, kurde. Może szaleństwo zatem. 76, może, kurde, coś z nim. Może go przejmiemy. Dobra, jest w panice. Nie będzie granatów, całe szczęście. Dobra. El Presidente przygważdża. Natalia daje komuś protokół wsparcia, prawdopodobnie Ashowi. Plus. Dajemy dowodzenie zbieraczowi. Zbieracz wyciąga mroźną bombę. W sumie... Teraz patrzę... Może ognistą... Ognista tu! Tak zrobimy. Nice! Palą się obaj. Dakar. Zastanawiam, czy tu, czy gdzieś tam podbiec. Zaraz będę na miejscu. Zastanowimy się za moment, co z tym zrobić. Fantem dalej. Tu nie widzisz nikogo. No, Jaden ma niby tego Overwatcha wbudowanego i chyba tak zrobimy. Kurde, powinienem odpalić najpierw wzmocnienie.
mamy jeszcze Ranengana. Tylko kurde. Nie dobiegnę w żadne miejsce oskrzydla. Tu? Zbliżam się do wroga. Się wie. Tego oficera trzeba będzie trafić. I chyba go impulsorem. Nice. Ten się pali, ten został zabity, ten jest ogłuszony, ten jest w panice, tylko ten jest. Zwłaszcza, że ten jest przy... Oho. Nie wiem, czy ten jest striker, kurde. No masakra po prostu! Nie, przygwożdżony za pełną osłoną. Dobra. Na pewno zbieracz będzie musiał... Czekaj, bo ty masz salwę. Więc jak pierdykniesz dwa razy... można by w sumie tego zamrozić i tak zrobimy. No w sumie 88% na trafienie. Czy co? Za dziewiątkę rozerwany. Prezydente, wiesz co? Ty musisz na pewno przeładować. Jak wygląda twój... O jeden. No można pełnym pociskiem. Zobaczmy Dakar kogo ma w zasięgu. Tego. No dobra. Bo Natalia będzie musiała po prostu iść za chwilkę. Dobra, mamy bomby w dół. Podbiegniemy tu. Natalia. Natalia ma apteczkę, którą trzeba będzie... Z której trzeba będzie skorzystać, natomiast Leonard też ma apteczkę. Superior Reanimation. Nice, Ionic Zombie. A to kończy turę? Kończy turę. Oj, oj, gdzie Jaden leży? Tu chyba. Będziesz żyć, nie odpływa mi tu! Dobra. Tu będziemy łatwo oflankowalni. Cofniemy się tutaj. I... Grenadiera czy rakietnika? Ciężkiego grenadiera. Dobra, za dziewiątkę. No trzeba będzie się go pozbyć, tak czy inaczej. Natalia, wiesz co? Musimy zobaczyć. Ten jest zamrożony, ten jest w panice. Tu jeden zginął. Jeden podbiegł tam. Ten jest w panice. Trzeba będzie jakoś, kurde, tutaj stanąć, wiesz co? No, bo zbliżają się posiłki. Mamy trzy tury tylko na to. A w sumie nie pomyślałem o tym, że biegnę tu pod to. Ten się pali. Ale... w następnej turze już się nie będzie palił. Wiecie co? Trzeba go będzie chyba kropnąć. Mhm. Natomiast Ash... wydaje mi się, że będziemy mogli pobiec tu. Dziemniemy tego. Nice. Bo nie wiem, jak tam z nim będzie. Plus mamy podwójny... no właśnie, nie wiem, kurde, czy tego... Moment. Mamy furię jeszcze. Ale to furia tylko tu. Bo ten zginie. Ten chyba nie zginie. Dobra. Zabijmy go po prostu, żeby mieć
go zbani. O, i dzięki temu dziabniemy tego, a kto zabije jeszcze? Mamy szatka. Ten spłonie, ten jest spanikowany. Rozkaz. Spróbujemy. Nope. Następnym razem cię dorwę. Dobra, i mamy tylko Krzysztofa. Właśnie nie wiem, czy tego ciężkiego rakietnika, chyba tak. To by mieć go z bani. Dobra, dobra. Uuu, mechu! Mechu na Overwatchu, ale to jest do zdjęcia. Za dwójkę, dobra. A ten już nie jest. Dobra, dwie tury. A, Natalia. Można by w sumie wpaść tu. Pytanie, czy stąd będziemy widzieć mecha? Nie będziemy. Będziemy natomiast stąd widzieć mecha i go przejmiemy. W następnej turze wpadniemy tu. Moment. On jest na Overwatchu. Trzeba go będzie zdjąć, tak czy inaczej. Komandos. Nie jego szlak. Dobra, zdejmijmy tego. Nie wiem, czy się nie schowasz po prostu tutaj, ale to za moment. Leonard. Nie, no ty musisz, kurde, wziąć pod pachę. Masz granat w ogóle. Będziemy spadać powoli. Zbieracz natomiast... Nie, możesz dziabnąć tego typa. Parzenie kwasem, mamy salwę. No dobra, spróbuj. Nope. No nie. No nie, dobra. To będzie nasz mech, mam nadzieję. Wleźmy na górę. Przechwyćmy typa. Do końca misji, nieważne. Kto mechem wojuje, od mecha ginie. Dobra. Prezydente w takim układzie. Nie, nie widzisz, kurde, nikogo, nigdzie. Gdzie by cię tu posłać, kurde? Znaczy, mają mecha w sumie do strzelania, więc tyle dobrze. To może staniemy tu? Z jakąś pełną osłoną. Dobra. Tego komandosa, tylko to jest 76, kurde, na trafienie, ale jak go zabijemy... Trzeba było go, kurde, zaznaczyć. Nie ma problemu. Gnij. Dokładnie. Mamy atakuj i uciekaj, plus my mamy chyba...
nietykalny, więc można nawet sobie stanąć tu. Chociaż nie, bo tam jest dwóch tych skurczybyków. Przechodzę na pozycję. Tak jest, trzymam pozycję. Podchodzą z boku! Dobra. Natalia. Gdzie tu jest okienko? Tu. Kontakt chyba. Wow. Dobrze, że 100%. Dobra, zbieracz. Co ty możesz zrobić, mój miły, z tej pozycji? W sumie nie ma to znaczenia takiego większego, bo i tak mamy Mecha i Krzysztofa tam. Więc to nie problem. Za 12. Nice. Przechodzę na pozycję. El Presidente. 54 tylko? Czemu tak nisko? Przecież nie masz żadnych tych. 69 celności masz tylko naprawdę. Ale to wystarczyło. Super. Spadamy. Gazu, gazu, gazu! Cisnę! Rozkaz, pędzę. Przechodzę na pozycję. Ale w sumie ewakuujcie się już. Namnożyli się! No, namnożyli się. Mam nadzieję, że kurde Natalia dobiegnie. Dobra, my musimy niestety tutaj kawałek zostać. Ci, którzy mogą. W sensie tak. Żeby być na Overwatchu. Zrozumiano. Przychód tu. Mechu tu. Kurde, coraz. Albo coraz trudniejsze są te misje, albo ja jestem coraz słabszy w tym grę. Ciągle ktoś ranny. Dobrze, że tutaj nikt nie zginął. Jeszcze. Jeszcze. Dobra. Kolejny, kurde. Mechu, ale tym razem ten mechu się nie... Wow, trafiłeś na prezydenta. I to był twój błąd. Dobra, spadamy. Zaraz będę na miejscu. Mech ucieka z nami oczywiście. To już jest nasz mech. No, małe to obrażenia niestety, ale... Ale cóż, jeszcze ktoś chce postrzelać? W sumie nie ma znaczenia, czy tutaj strzelamy, bo i tak doświadczenia nie dostajemy za... reinforcementy. Tyle. No niby doskonale... Ale... Tak naprawdę ten pierdzielony... cywil nam tu zniszczył akcję. Trzeba było się spieszyć, dlatego te pierwsze posiłki były wcześniej. Natomiast gdybyśmy nie mieli... gdybyśmy grali normalnie, bez moda True Concealment, to tak by wyglądała misja, tak czy inaczej. Mimo tego, że jesteśmy... zamaskowani, to i tak czas leci, nie? Także tak to wyglądałoby. No, szkoda, że Jaden, kurde, dostał
mocno, także nie wiem, go z 30 dni przynajmniej nie będzie. Lekko ranny, 6 dni, 5 dni, 24. Dobra, Serrated Edge, uniki. Dobra. Natomiast kochani, niestety będę kończył ten odcinek. Wiem, że tak dziwnie, ale muszę odebrać ten telefon ważnie. A nie chcę też za bardzo przedłużać tego odcinka. Zresztą tam byłoby skanowanie tylko kawałka. I od tego skanowania w sumie zaczniemy. Także kochani, bardzo serdecznie dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa.